Ostatnio, aby wyjść z labiryntu, wykorzystaliśmy wątek. Dzisiaj powrócimy trochę do wątków, ale omówimy też dwie klasy, które się z nimi wiążą: mutex i lock. Zobaczcie, sami, zapraszam. O wątkach robiłem już materiał, ale nie były to wątki SFML-owe i było to w kursie C aktualizacja. Tutaj SFML daje jakieś takie swoje wersje, zarówno wątków, jak i tej klasy mutex. Jeszcze ma taką dodatkową lock. I jeżeli wiecie ogólnie o co chodzi w tych tematach wątków, tego muteksowania, czy takiej synchronizacji pracy tych wątków, to sobie możecie tę część teoretyczną na tablicy po prostu przewinąć. A interesuje Was pewnie tylko, jak użyć to w SFML-u, no to sobie kod możecie pobrać z naszego kanału materiały na naszym serwerze Discordowym. Natomiast jeżeli w ogóle się nie orientujecie, to tutaj, takim prostym schematem, pewnym obrazem, to jest raczej sposób, w jaki można sobie to wyobrazić, jak to działa, jak te wątki mogą współpracować dzięki tej klasie mutex. No to tu za chwilę to właśnie omówię. No to przyjrzyjmy się, co tutaj na baz grałem. O mutexie można myśleć jako o takiej klasie, której obiekt pomaga wątkom się synchronizować ściślej. Wątki dzięki niemu wiedzą, kiedy mają pracować, kiedy poczekać i tak dalej. Wcale nie musi być używany, ale może być. Zatem wyobraźmy sobie, że mamy tu jakieś funkcje f1, f2, f3, f4, które za chwilę zamienię na wątki. Tak jak to było w odcinku z Labiryntem, chociaż dzisiaj też to zrobimy, powtórzymy. Tyle tylko, że nie skorzystamy z funktora, a z jakichś takich zwykłych funkcji. Zatem mamy cztery funkcje, robimy z nich wątki. I teraz pomyślcie sobie teraz w taki sposób, że ten mutek to jest taka przestrzeń, Którą widzą wszystkie te wątki, mogą widzieć, nie muszą, ale mogą ją widzieć, jeśli się odwołają do takiego samego obiektu yy, klasy mutex. I teraz każda z tych funkcji może wywołać na tym mutexie taką metodę lock, ewentualnie unlock. I teraz w zależności, która wywoła pierwsza, to ta, która wywoła pierwsza, tak jakby zostawia w tym muteksie taką informację. Słuchajcie, ja teraz robię, ja teraz robię. I teraz, jeśli tamte inne funkcje wywołają log na tym samym obiekcie synchronizującym, to ponieważ tu obecnie jest jakby działający ten F1, to te wszystkie, jeśli wywołają log w swoich wątkach, on tam równolegle, to zablokują się. Czyli będą czekać. Tak jakby mówią, dobra, to ja robię, o o, tu już jest F1, a to ja czekam. Czyli nie wykonują swojego kodu, kiedy się pojawi metoda log, ta instrukcja, tylko jakby się zatrzymają. Czyli pierwsza, która zalokowała, ona tutaj się osadziła i mówi: Ja tu teraz króluję. Póki wam nie zwolnię tej informacji, że już możecie, póki ja tu siedzę, nie? To wy nie. I wszystkie, które wywołają log, o ile wywołają ten log, dla dokładnie tego samego obiektu tejże klasy. Co za chwilę zobaczycie w kodzie, to te miejsca. Wywołania tej metody lock, lock, lock sprawią, że te wątki zatrzymają się, nie będą szły dalej. Zatem stworzy się taka jakby kolejka, nie? o ile wywołają ten lock. Że one tam chcą wejść, o tu stąd ta strzałka, one wszystkie też tu chcą na chwilę być tym królem tej przestrzeni, ale muszą czekać, bo F1 tam siedzi. Ale w pewnym momencie F1 wywoła unlock i wtedy stąd wyjdzie i sobie gdzieś tam pójdzie. Po prostu będzie działać dalej albo się zakończy ten wątek. To zależy, cośmy tam wymyślili i kiedy unlock wywołaliśmy. I wtedy pierwszy w kolejce wątek wskoczy tutaj. I na przykład wskoczy tu F2 i teraz ono będzie sobie robiło to, co chciało robić. Czyli odblokuje się i przejdzie za metodę log dalej. Czyli zacznie się wywoływać jej kod. I będzie sobie już nie czekała, tylko będzie sobie czyniła coś tam. Jak skończy. Odblokuje to, dopiero wskoczy tam F3, a ewentualnie potem F4. Zobaczcie, one będą czekać. Czyli, mówiąc krótko, jest to taki moment synchronizacji, który sprawia, że w sumie wątki przestają działać równolegle, ale czekają, aż jeden skończy, żeby drugi. Czasami tak chcemy. Dlaczego czasami tak chcemy? Wyobraźcie sobie, że cztery wątki pracują na jakichś wspólnych danych istotnych. I nie chcemy, żeby jak jeden wątek coś w nich zmienia, to drugie też w tym samym czasie zmieniały, bo mogły być z tego jakieś problemy. Zatem najczęściej stosujemy ten mutek, kiedy chcemy jawnie tylko jednym wątkiem coś robić w jakimś wspólnym obszarze pamięci. Ogólnie, nie? Tak, mówiąc ogólnie. Zatem to jest taka idea. Tak to sobie można wyobrazić. Co ciekawe, gdybyśmy, na przykład, gdyby funkcja F4 szybciej wywołała swój log, Niż F3, to wtedy ona byłaby wcześniej. Czyli tu też się tworzy taka pewna kolejka, co potem wam pokażę. No i jest jeszcze klasa lock. Klasa lock, taka, którą tutaj dostarcza nam SFML, abyśmy nie musieli pamiętać o metodzie unlock. Jeżeli gdzieś w wątku wywołujemy lock, to do każdego wywołanego lock musi być jeden wywołany unlock. Jeśli o tym zapomnimy, mogą się pojawić poważne problemy, kiedy to wątki się zakleszczą, będą wszystkie czekać, żaden nie będzie się ruszał i klops. Jest taka specjalna klasa lock, która pozwoli nam na pilnowanie, by po zalokowaniu zawsze wystąpiło odblokowanie. Nawet jak ja tego nie podam, zapomnę, to i tak nastąpi odblokowanie. Taka powiedzmy... Ułatwiające klasę. Ale może już nie będę tego rysował, bo to jest tak proste, że zobaczycie to w kodzie. No a teraz przyjrzyjmy się naszym przykładom. Oto tworzę sobie obiekt klasy mutex. Nazwałem go fil C. Dlaczego fil C? Ano dlatego, że wątki, które będą korzystały z tego mutexa tutaj, o tu widzicie ten lock jest, one będą się różnić tylko tym, że każda będzie wypełniała innym kolorem pewien wielki kwadrat na ekranie, abyśmy mogli zobaczyć, kiedy wskakuje kolejny wątek. Ok? I mam tu. Cztery wątki, w zasadzie trzy wątki. Czwarty wątek jest trochę niżej, on wykorzystuje klasę LOG. Omówimy kilka takich prostych przykładów. Tu w komentarzach też macie wszystko jeszcze raz opisane, tak w skrócie, więc jeżeli chcecie to sobie już tam poczytajcie sami. I uwaga, co robią te wątki? Te pierwsze trzy są w zasadzie takie same, tyle że różnią się kolorami. ściślej, wszystkie mają dostęp do pewnego obiektu globalnego. Example to jest zwykły jakiś tam prostokąt i one wszystkie zmieniają mu kolor. Następnie jak zmienią mu kolor, czekają sobie trochę i przed wyjściem znów czynią go wszystkie jednym kolorem białym, czyli każda czyni go kolorem na początku jakimś oddzielnym, na przykład F1 będzie żółty, F2 zielony, F3 czerwony, ale wychodząc, kiedy wątek będzie się kończył, każda uczyni go białym, żebyśmy widzieli, że się skończyła działalność danego wątku. I wątki mają na początku informację, że wątek wystartował i że odpalił lock. I teraz zwróćcie uwagę, w tym miejscu, jeżeli dzięki obiektowi mutex F1 stwierdzi, że nikt nie ma tego obiektu jakby zajętego, czy nie siedzi tam w tej, tej części, którą rysowałem na tablicy. To lok nie będzie blokować wątku, tylko właśnie zajmie tak, ten wątek, czyli w tych mechanikach z synchronizacji, powie teraz robię ja. I od tego lock, on idzie od razu dalej. Czyli wyświetli znowu napis, że już jest jakby dalej za lokiem, że pokoloruje nam ten prostokąt, trochę sobie pośpi, a potem zwolni tę przestrzeń. I nam powie, że zwolnił tę przestrzeń, i na końcu zmieni kolor na biały. Te wątki będą zmieniać więc kolory, a w głównej pętli jedyne co robię, to tylko cały czas wyświetlam ten prostokąt. Dzięki temu będziemy go widzieli. Hmm, tutaj mamy też przybindowane przyciski. Lewy przycisk myszki odpali F1 wątek, prawy F2 środkowy F3, a spacja odpali F4, ale tutaj ten wątek wykorzystuje klasę Lock. O nim powiem, o, nim, o tym wątku i tej klasie powiem na samym końcu. Na razie wróćmy do tych trzech przykładów. Zatem każda z tych funkcji będzie wątkiem, ta na lewy przycisk, ta na prawy, ta na środkowy, i każda tylko zmieni pewien kolor pewnego prostokąta. Zobaczcie teraz, jak się to będzie zachowywało, gdy będę te wątki startował. Podejrzymy też sobie od razu konsolę, bo będzie to potrzebne. I co? Uruchamiamy i obserwujemy. Dobra, już się kompiluje. I wystartowało. Na razie nie robię nic, wyświetla się biały prostokąt. Żaden wątek, jak widzicie w konsoli, nie wystartował. A teraz wciskam lewy przycisk. Na razie przyjrzyjmy się, gdy tylko raz odpalę jeden wątek. Klik. O, popatrzcie, co się stało. Jest F1 start. And lock. I przeszło dalej. Czyli wywołanie metody lock nie zablokowało tego wątku. On od razu przeszedł dalej, czyli pokolorował go na żółto i po dwóch sekundach. Wątek przerwał, kolor wrócił na biały. Patrzcie, klikam, pyk, pek od razu jest żółte, czekamy dwie sekundy i wychodzimy. Ten moment wyjścia jest też momentem odblokowania. A teraz zobaczcie, kliknę jeszcze raz lewy i natychmiast prawy, czyli lewy wejdzie trochę szybciej do działania, ale zaraz potem wejdzie prawy. Sam prawy działał tak samo, jak gdyby ten lewy tylko zmienia kolor. Tak sam jeden pojedynczy prawy odpal. Ale ja odpalę lewy i prawy, lewy prawy. I zobaczcie. I tak na razie był lewy, a dopiero po nim odpalił się prawy. Jeszcze raz to zrobię. Przyjrzyjcie się najpierw kolorom. Najpierw na dwie sekundy lewy przejmie kontrolę, będzie dlatego żółty. A tamten nie działa równolegle, bo gdyby działał równolegle, to by się skończyły mniej więcej w tym samym czasie. A on wskoczy na dwie sekundy, aż ten zwolni tą przestrzeń. Raz, dwa. Cały czas jest ten lewy, żółty. Dopiero teraz jest prawy, zielony i po dwóch sekundach kończy się. No i przyjrzyjmy się teraz na konsoli, co tu się napisało. Te ostatnie sześć linijek, zobaczcie. F1 wystartował i F1 zajął przestrzeń tego mutexa. Tam zajął i mówi teraz ja. F2 wystartował, ale nie zamienił nic na zielono. Zablokował się na metodzie LOCK. Kiedy F1 skończył po dwóch sekundach, dopiero F2 opuścił metodę LOCK, i wykonał swoją część, czyli pozielenił, posekundził dwie sekundy i unloczył cały, cały ten mutex, no i skończył swoje działanie, tak? Czyli widzimy, że czekał, wywołał się ten C out, ale na metodzie lock się zablokował, spójrzcie tu, czyli ten f2 wywołał to ale na loku zatrzymał się nie szedł dalej, dlaczego no bo f1 jeszcze nie skończył działania. gdy tylko f1 o to f3 pokazuje o tutaj było o to 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 tu 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 wyświetlił to wywołał to, ale zatrzymał się, bo f1 działał i cały czas zarzucał nasz kwadrat. Gdy f1 zakończył działanie dopiero z tego lok wypuścił się tutaj dalej. Wypuściła się ta, ta, ta nasza funkcja. Tu Wątek wykończył swoją robotę. Poinformował, że skończył działanie. Zabielił również. Tak, czyli czekał, po prostu czekał. Czekał w tym miejscu. Spojrzał, ten lok mu mówi: Spójrz na ten obiekt synchronizacji, widzisz tam kogoś? Tak, no to czekaj. Dobra, czekam. Nic nie robię, czekam. O, nikogo tam nie ma, no to ja tam teraz skoczę i lecę dalej. O, tak to działa, tak to sobie wyobrażajcie. A teraz jeszcze o pewnym. Takim kolejkowaniu. Jeszcze raz to uruchomię i teraz uwaga, wcisnę lewy, a potem prawy i środkowy, czyli będzie F1, F2, F3. I teraz patrzcie, F1 skończyła, weszła F2, F2 skończyła, dopiero weszła F3. Ok? Czyli kolejka się zrobiła. I teraz jeszcze jedna sytuacja. Klikam lewy, środkowy, prawy, czyli teraz najpierw skończyła pierwsza, potem zaczerwieniona, druga zielona, czyli w zależności od tego, jak Prędko ten lock jest wciśnięty, tworzy się po prostu kolejka, kto pierwszy ten lepszy. F1 było pierwsze, potem było F2, F3, a jak było F3, F2, no to w takiej kolejności następowały. Czyli bardzo ciekawa sprawa, prosta synchronizacja na tym to polega, a jeszcze Wam pokażę klasę Lock. O. I tu macie do czynienia z F4, która będzie ciałem naszego kolejnego wątku, i tu zamiast, uwaga, metody Lock i unlock wywoływanej na rzecz obiektu filce tworzymy sobie jakiś nowy obiekt lolo klasy właśnie lock i jako argument podajemy mu ten nasz wspólny mutex od tego momentu w ogóle nie muszę używać tego lolo ono w zasadzie nawet nie ma żadnych metod ono po prostu zginie kiedy wyjdę z tej funkcji bo lolo jest tylko zmienną lokalną i ginąc w destruktorze swoim to Lolo ma zagwarantowane, że gdzieś tam będzie odpalony w filce Unlock. W praktyce taki bajerek. Chodzi o to, że mogę sobie loknąć w ten sposób. To jest to samo co to. O to samo co to tutaj. Ale już się nie muszę martwić tym Unlockiem. On się gdzieś tam zadzieje w momencie, gdy Lolo zginie. O, gdybym, powiedzmy, zrobił sobie też coś takiego, że to Lolo umieściłbym. O w ten sposób w takiej lokalnej przestrzeni, tu w nawiasach klamrowych, no to Lolo tutaj zablokuje nam tego Mutexa, wykorzysta do tej informacji, że teraz ja tu pracuję, a ponieważ tu Lolo zginie, no to już tu wątki znów zaczną pracować razem, bo F4 zwolni nam to, więc no taka kwestia że to jest w zasadzie dokładnie takie same w działaniu, tylko troszeczkę inaczej to tworzymy i lolo, wtedy gdy ginie, no to jest odblokowywany cały ten, ten mutex, mówi już, że teraz inne wątki, które się do tego filca odwołują i też tam chcą zalokować, zająć to miejsce w kolejce, już mogą, już mogą. W praktyce dokładnie to wszystko działa tak samo, czyli odpalę teraz tutaj, F1, F4, zobaczcie, czekał. F4, by zmagentować nam nasz kwadrat, dopiero gdy skończy go zarzucać wątek pierwszy. I odwrotnie. Zróbmy F4, zmagęcił, dopiero gdy skończył, zarzucił kolejny wątek. Także widzimy, że to tak samo działa. W zasadzie niczym się nie różni. No, taki Bayer, tak? Unlocka nie muszę pilnować. Jeszcze tylko ważna kwestia, wspomniałem o niej, ale tę uwagę tu przeczytam na koniec. Uważaj na mutexy, Złe użycie może prowadzić do poważnych problemów, takich jak zakleszczenie. No, tak przetłumaczyłem to jako zakleszczenie. Google pomógł trochę. E, taki konflikt, po prostu, czyli sytuacja, gdzie dwa wątki czekają nie wiadomo na co. Bez unlocków może być problem. Lokujesz, to unlockuj zawsze. Trzy razy loknąłeś w jednym wątku, to trzy razy unlockuj. Zawsze. Bo jak zrobisz trzy lock, a dwa unlock, to to nie zadziała. Tyle ile jest lock, tyle musi być unlock. Dobra, chyba wszystko. Chyba wszystko, tylko poruszać głową na, na zapewnienie, że tak, że to wszystko i zakończyć tę gadkę muzyczką w tle tyle na dzisiaj.